No cześć, cześć, z tej strony wujek Timo. Chciałem tylko jedną rzecz pokazać. Jak Manchester United i Everton, tam mamy skróty meczu. Właśnie Everton, 1-1, hurra! Dostałem kontrakt. Notabene, jak się kontrakt patrzy, rozmawiałem z takim gościem, nazywa się Arius Wirnicz. On był, zostawiłem mu wraki wszystkie, które moje drony tam zabiły. Nawet powiedziałem, hej, tak trochę śmiałem się z niego, czemu ty zbierasz te wszystkie wraki, co mnie to w ogóle nie obchodzi, nie? A on powiedział, wiesz co, ja wszystko używam, bo ja jestem industrial, ja produkuję i żeby zbudować rigs, rigs to są, on nie ma rigsów, akurat ta frygata to jest welatorek, rigs to są tutaj i rigs się buduje tylko z właśnie tych wraków, szczątków, co się zrobi salvage. OK, więc to jest mu bardzo przydatne. Ja mu wszystkie wraki, co tam moje drony zabiły, co tam byśmy sobie latali, kopalnie byliśmy i tak dalej, ja mu wszystko to zostawiłem, a on był na tyle miły, że mówi, hej, jak chcesz coś ode mnie wziąć, to wiesz, nie pytaj się, to nawet daj mi cynk, nie? Daj mi wiadomość. Wiesz, ja jestem alfa, ja nie wiem, co ty możesz dla mnie zrobić, bo ja jestem alfa, wiesz, mam tyle pieniędzy i tyle mu powiedziałem i tam. A on mówi, ja ci dam ten statek. No i dał mi statek, dał mi, jak on się nazywa, katalistę bodajże, co kosztuje tam milion. On już tu jest, już go zaprowadziłem. Nazywam go Nope, Nope, Nope. Więc katalista to jest, no powiedzmy, kosztuje tam z milion, nie? Zaraz zobaczymy, ile to kosztuje. No właśnie, tyle. A co chciałem pokazać? No to jest już destroyer. Ja nawet nie mogę mi latać, bo pierwszy skill destroyera musiałem sobie przeszkolić przez pół godziny. Więc Traity ma hybrid turret. Ja nie mam tego wyszkolonego jeszcze za dobrze. On nie jest na drony, on jest na hybrid turret. To jest bardzo dobry statek właśnie na, wydaje mi się, na solowanie PvE, PvE, tych szczurków, tych, co mój Trystianik ma problemy, ponieważ on jest właśnie dobry, bo ma armor hit point ma zdecydowanie więcej, shield capacity ma zdecydowanie więcej i kapasitor ma więcej niż Tristian, no bo to jest, to już jest destroyer, ok? No ja z jeszcze z nim pogadałem i bardzo mu podziękowałem, mówię, hej, thank you very much i tak dalej. On, wiesz co, dam ci jeszcze Algosa. No i jak kończyłem wczoraj tą moje EVE Online, to on mi powiedział, on nie do tego Algosa. No to będę, jak to sprawdzamy? To się sprawdza w kontraktach. Idzie się tutaj, nad naszą główką, klikamy lewo, business, kontrakt, ja sam tego nie wiedziałem. I tu możemy znaleźć nasze kontrakty. Notabene, tu się klika. I on nie zapomniał o tym, że mi powiedział, że da mi Algosa. On mi dał tego Algosa, bez problemu. I za zero isków, jak widzimy. Także to jest fascynujące, bo tak naprawdę wszyscy my nowi na rybek jesteśmy, wszyscy nam mówią, w EVE Online wszyscy cię będą skamywać. Nikomu nie ufaj, z nikim nie rozmawiaj, w ogóle, kurwa, siedź cicho i nic nie rób, nie wychylaj się, bo kurde, będzie problem. Ze wszystkimi, co rozmawiam, nawet z tym, co ja się śmieję, to jest psychopata, morderca, pirat, ten, co chciał mnie zamordować. On mi też pomaga w moim fitting i w ogóle mi pomaga we wszystkim. Nie daje mi pieniędzy, ale pomaga mi bardzo w fitting moich statków, szczególnie ten PvP, bo on chce ze mną latać i mordować. A ten gość dał mi, ja myślałem, o, nie da mi Algosa, ale dał mi te różne rzeczy. Nie, on mi dał Algosa w pełni wyposażonego w tier 1. Algos notabene kosztuje już najmniej 1 450 000, a tak naprawdę kupuje się go za 400 000. Nie wiem, ile w Jita kosztuje, no ale to on kosztuje jakieś milion dolców, nie? Więc Algos pokażę go. Ma 10% na drony, to już go lubię, bo to jest destroyer na drony i 10% na hybrid turret. I to jest właśnie, o tym czytałem, on jest na drony. Ma 35 megabitów. Także można zmieścić jedną medium drony albo dwie medium drony. To one 10 megabitów kosztują. Ale ja chyba wezmę sobie 5 hobgoblinów.
albo 4 hobgobliny i tam jedno medium, nie? No zobaczymy, jak to wyszkolę. Ma shield capacity 800, armor 850, gigajoule, velocity ma 245, no ale to jest właśnie też statek, to jest jeszcze statek na drony, chyba jeszcze lepszy od tego katalysta, bo możemy uciec od tych szczurków i sobie wysyłać drony, żeby oni ich mordowali, nie? To jest bardzo dobry PvP, PvE statek. 6 high slotów, 3 medium, 3 low i 3 rigi ma. Więc, na co potrzeba? Potrzeba tylko mieć Galante Destroyer 1, Frigate 3 i Spaceship Command 1, to już sobie wyćwiczyłem. Więc od tego faceta dostałem dwa statki, tylko dlatego, że byłem w asteroidach i mi się nudziło, wiesz, jak jestem pijany tak naprawdę, to idę górnikować, bo nie będę robił PvE albo PvP, jak jestem po paru piwkach. Więc to jest taka gra. No i z nudów sobie pogadałem z nim, on mi właśnie wytłumaczył, że on jest industrial, że on wszystko zbiera, wszystko, wszystkie wraki, wszystkie żelastwo, bo to mu się wszystko przyda i on na tym robi pieniądze. Jeszcze przyznam się, że od Adama99.pl, notabene accept. Tak, tak, dziękuję bardzo. Że od Adama99.pl dostałem następny statek za darmo, bo on powiedział, hej, wiesz, mam, ja powiedziałem, kurde, nie miazmo, tylko miazmos bodajże. Więc to też jest, to już nie jest niszczyciel, to jest transportowiec. I on dostaje OR, ok? Jego rzecz jest to, że on ma, widzicie to, OR capacity tutaj 442 tysiące, a capacity mamy tylko 5,5, więc on może bardzo dużo przenosić właśnie tego ORa. I teraz jak pogadałem z Adamem, to dwie rzeczy się dowiedziałem, co tak naprawdę przypuszczałem, jakby byłem w JITA, że jak patrzymy na... Nie tutaj, sorry. Tutaj, ok. Jak patrzymy tutaj na regionalny i na przykład patrzymy na hermafajty, nie? Okej, okay, momencik. To jeszcze coś się da zrobić. Jak to się nazywa? Hima. Serio? Wiem, że tutaj gdzieś było, no. Kurczę, jak to się... Teraz mi głupio, bo nie pamiętam. Wiem, że w Jufite bodajże... Okej, okay, zobaczymy w Jufite. Czy ja to już sprzedałem? Okej, okay, Omber na przykład, nie? To jest OR. No właśnie, czemu nie mogę tego znaleźć? Mogłem, może nie mam tego, okej. Okay. Więc jak widzimy, mam troszeczkę tego Ombera, nie? Się tam zebrało. To się szybko teraz zbiera i zaraz powiem, dlaczego to się szybko zbiera. Więc idziemy do marketu i teraz ten market, co tutaj pokazuje, te ceny, ci, co skupują to, może nawet Omber tutaj napiszemy, żeby było fajnie, nie? On jest pod manufacture tutaj, aha, one są pod manufacture research, okej. Okay. Więc ci, co sprzedają, sprzedają za 70 isków, a ci, co kupują, kupują za 80 isków. Ha, interesujące. Anyway, ale co chcę powiedzieć, to są ceny Ombera. Zamkniemy to wszystko teraz. To są ceny... OK. To są ceny w tym regionie. OK. Verge Vendor. OK. I jeżeli jedziemy tutaj do Regional Market, Boże, po polsku i po angielsku, może po japońsku zacznę mówić, jak idziemy do Regional Market, regionalnego rynku, to się tylko pokazuje ceny sprzedających i kupujących w tym systemie. OK. W systemie Verge Vendor. Jak polecimy troszeczkę dalej, to już są
Essence. Ok, tu jest Essence, tu jest Placid Syndicate, Genesis Citadel, ok. I tu co, jak widzimy, wszystkie te. Teraz damy No Region Names, damy do Search i teraz damy Jita. I teraz Show on Map. Ok, Jita 09. On jest troszeczkę ode mnie. Spokojnie. Więc widzimy, gdzie to jestem ja i gdzie jest Jita. I teraz jak damy Star Mapę i damy regiony, to powinno się pokazać. No oczywiście nie pokazała, bo teraz ja w sercu jest, nie? Więc Jita jest gdzieś tutaj, w The Forge. Już pamiętam, ta mapa, nie? I w The Forge, w Cytadeli, The Forge, Geminate, Vale of the Silent, Lontrek, Black Rise, wszędzie są inne ceny, ok? Więc to musimy się strzec. I niestety ta gra, jeżeli chcemy grać naprawdę w tą grze i tak za dużo, nie żebyście mnie dostali w dupcie na rynku, to trzeba pójść na internet i trzeba sprawdzić ceny EVE Central albo EVE Centrala, polska strona jest bodajże. Ja używam EVE Market i EVE Central i idę do marketu na tej stronie. I wtedy patrzę na Omber, na wszystkie ceny, co ja chcę sprzedać. Czy w Jita jakie są ceny? Jeżeli ceny są tutaj blisko... O, fajnie, odpisał. Jeżeli ceny są tutaj blisko, gdzie są takie konkurencyjne albo bardzo nawet wyższe, jest tylko dwa jumpy, dwa systemy dalej, a na przykład do Jita lecę mu 12 systemów dalej, to się nie opłaca, lecie, tak jest różnica tam 1000 iska, nie? Czy tam 500. Czas jest też ważny, nie? Żebyśmy się bawili w tą grę. Natomiast jak w Jita jest inna zupełnie różnica tego, no to... To jest, że tak powiem... No, inne ceny w tych różnych rejonach, na jednej rzeczy się skupię, nie? Inne ceny w różnych rejonach i dlatego niestety musimy pójść na ten internet i sprawdzić tą cenę, jeżeli chcemy naprawdę w to grać. No, robi się spreadsheet. Jest spreadsheet in space. Notabene. Ardius Winrich powiedział mi, dzień dobry, Timo. Startowanie w EVE jest bardzo trudne, ale jak da się troszeczkę pomocy, to jest lepsza gra się zrobi. Lataj bezpiecznie. No, słuchajcie, jeszcze nigdy w MMO, szczególnie ja tu oczekiwałem, że wszyscy będą skamować, kraść, mordować, bić po myryju i tak dalej. Wszyscy są na razie super uczynni, jeżeli nie dadzą pieniędzy, jeżeli nie dadzą mi statka za darmo, na serio. Więc Ardius Wiernicz, ten gość, naprawdę da mi dwa statki. Jest z member of Noise Boys, jest z Noise Boysów. Nie ma dekoracji. Jak zmieniał korporację, to był w The Scope. The Scope jest chyba NPC korporacja. Natomiast Noise Boys... walczą jak są jedni i PvP, czyli nie jest. On jest industrial, ale jest w tej miejscu, gdzie robią PvP i PvE głównie. I ciekawe, gdzie oni są na mapie tak naprawdę. Okej, okay, oni chyba są w 08, w Tasabeshi. Okej, okay. Bardzo fajny gość. Nie wiem, czy cała jego korporacja jest taka fajna, ale mają 20 ludu. Okej. Okay. Dowódca jest Security Stanów 4,4, czyli nie jest piratem, jest bardzo fajny. Very cool, okej? Okay? Także chciałem to pokazać i jeszcze chcę jedną rzecz, skoro już to wideo się, kurde, zawsze mi się zrobi większe niż potrzeba. Notabene, jak damy Alt-T i teraz damy Search'a i damy na Algosa, to jest Algosik tutaj stoi w Jufite. Jufite 6 to jest notabene, już przyznaję, Jufite. To jest system, w którym ja mam kopalnię, bo tam są ombery, silver ombery i tak dalej. I tam się przyzwyczajamy już kopać. Więc to jest taki mój systemik właśnie, jak jestem pijany i sobie kopię. Notabene, mówiąc o kopaniu i bycie pijanym. Very cool.
mówiąc o systemie bycia, mówiąc o bycia pijanym, jeszcze raz chcę pokazać, dobra, lokal jest niepotrzebny, lokal używamy tylko jak jesteśmy w low secu i null sec i patrzymy, kto jest z nami tam, ok? Więc na PvP piu piu, pif paf, ale co chciałem pokazać? Zmienimy może statek. No nie mamy tutaj nic niestety. Okej, to mamy tylko tego durnia za darmo. Okej, co chciałem pokazać? Jak klikamy na prawo, jeszcze raz, pamiętajcie to. To jest Civilian Gatling Gun, nie? I on tutaj strzela na... Ile to damage dodaje? 0,57 HP. To śmieszne jest. Jest damage modifier i tak dalej. Ale pamiętajmy, że to, co damy tutaj, to jest razem z bonusem tego statku, nie? Ciekawe, czy on ma tak naprawdę bonus tutaj. Serio? Nie ma Gatling? A, bo Gatling nie ma. Dobra, Civilian Gatling się nie sprzedaje nawet, no to jest takie chujowe beznadziejstwo, że się w ogóle nie opłaca tego używać. Okej, okay, więc... Jak na przykład patrzymy na 125 Gatling Autocannon, co ja nie mogę użyć, który mogę użyć? Mogę tego użyć, 75 mm, okej? Okay? Więc... Jak patrzymy tutaj na atrybuty i porównujemy go, jak jest zamontowany na naszym statku, to nasz statek może mieć bonusy, więc to się zmienia. Więc zawsze jak chcecie ulepszyć broń na swoim statku, i dlatego byłem confused, bo byłem taki troszeczkę porąbany, bo patrzyłem na Miner 1 i Miner 2, to nie było takiej wielkiej różnicy, nie? Ale chodzi o to, że na moim statku Miner 1 miał te wszystkie bonusy tego statku, natomiast Miner 2 na moim statku ma też bonusy, jest dwa czy trzy dwa razy większy mam zysk, wzięcie tego asteroidu. Więc jak porównujecie bronię, pamiętajmy, shift i dwa kliki, i wtedy mamy je dwa od razu i możemy sobie porównywać, nie? Jest cool, bo możemy od razu porównać sobie, nie musimy klikać dwa razy, też bardzo ważne. Więc shift i dwa kliki, to otwiera się nowe okienko z marketu na przykład albo gdziekolwiek. To bardzo ważny typ jest, taka porada. I... Okej, tu żeby było ciemno, nie? I ten właśnie... za jasno, za jasno. I można właśnie porównać tutaj... Kurde. I można właśnie porównać tutaj atrybuty i tak dalej, zobaczyć hit damage, ile jest i tak dalej, nie? I to wszystko porównać, jakie to jest damage modifier, optymalna range tutaj jest ważna, tu jest 6000, a tu jest 7200, więc to jest różnica. No, także to wszystko można porównać, sobie zobaczyć, jaki fitnik jest potrzebny, przepraszam, najlepiej to jakie requirements, ja nie mogę mieć tego na przykład. I to sobie można wszystko porównać, więc jak porównujemy to, to ostatnia lekcja. Pamiętajcie, zawsze z marketu, nigdy nie bierzcie informacji tutaj, ok? I nie pokazujcie atrybutów, bo to jest atrybuty, które są na danym statku, a dany statek może mieć bonusy i on ma bonusy na hybrid turret, nie? Więc ma 10%, więc ten, nawet ten durny pistolecik tutaj, pif-paf, on ma 10% już bonusa i ta informacja nie jest prawdziwa, że on tu robi taki damage, nie? Bo ma 10% tak bonusu, więc nigdy nie róbcie tego. Zawsze porównujcie wszystkie bronie, co chcecie kupić i moduły i tak dalej, stąd. I tutaj szukacie na przykład Miner 1, nie? Miner 1 i Miner 2, co my Alfy możemy go używać, Miner 2 też, więc jak damy go tutaj, a ten damy tutaj i wyłączymy go, to jak widzimy jest różnica między Miner 1 a Miner 2. Mining ma 40, a ten ma 60, ok. Tylko Venture ma bonusy, tam jakieś tam 5% za każdy mining frygata skilla, to już nam podbija i chyba statek ma 100% bonusa i tak. Więc ten Miner 1 się zrobił na 60 i ja porównałem ten Miner 1 z Miner 2 i mówię, to nie ma sensu, bo ja patrzyłem go na statku tutaj i mówię, no on ma 60 czy tam coś, nie? To jaki ma sens kupować to? Ale nie, to się okazało, że jak włożyłem Miner 2 i te wszystkie bonusy na tym statku podbiły ten 60 na 136, to jest olbrzymia różnica.
olbrzymia różnica. Więc pamiętajmy, tylko z marketu porównywać te bronie. Nigdy tutaj z fittingu, ok? Tutaj nie patrzeć na informacje nawet. Tutaj patrzeć na informacje, jak już jest zamontowane na statku, czy wszystko gra, ok? Ale tylko patrzeć na informacje właśnie z marketu. Dobra, takie moje widły. Do widzenia, pa, pa.